Moc Boga. Mojżesz stanął przed Faraonem. Bóg mówi, uwolnij mój lud. Faraon nie był rad. Nie znam waszego Boga. Czemu miałbym usłuchać jego rozkazu? Ten lud musi pracować. Nie mogą odejść. I wtedy zmusił ich do jeszcze cięższej pracy. Cóż za nikczemnik! To spowodowało, że przywódcy Izraelitów zezłościli się na Mojżesza. Byli pewni, że to wszystko przez niego. To przez ciebie król nas znienawidził. To wszystko twoja wina. Odejdź stąd. Nie chcemy cię tu. Mojżesz zaczął się modlić. Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? Bóg odrzekł, oto ja uczynię cię jakby Bogiem Faraona. Mojżeszu, chodźmy. Bóg nakazał Mojżeszowi i Aaronowi powrócić do Faraona. Patrzcie, kto wraca. Uwolnij naród wybrany. Uczyńcie cud na waszą korzyść, skoro wasz Bóg jest tak wielki. Aaron rzucił swą laskę przed Faraona, a ona przemieniła się w węża. Wróżbici Faraona również rzucili swe laski i one także przemieniły się w węże. Ale wąż Aarona połknął je. Moc Boga była najsilniejsza. Jednak Faraon był tak zły, a jego serce tak twarde, że powiedział, nie, wasi ludzie nie mogą odejść.